Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wytrzymałość materiałów i zginanie. Z góry przepraszam za słabą jakość wyświetlania, natomiast niestety nie mogę nic z tym zrobić, ponieważ zrobię to na ręce i nogi. Posługuję się takim tablecikiem, jak tu widzicie na dole, no i jego rozdzielczość jest jaka jest. No i tego sprzętowo już nie obejdę, nie jestem w stanie zwiększyć dokładności tego, co widzicie. Mam tym niemniej nadzieję, że uda nam się w miarę czytelny sposób to przeprowadzić. Pierwsze parę informacji, które musimy sobie przypomnieć z takiej części teoretycznej. Pierwsza, no to jest oczywiście, zróbmy sobie na czerwono, wzór na wytrzymałość na zginanie, tak, naprężenie gnące, no to się równa nic innego niż moment w maksymalny, czy tudzież moment w pewnym przekroju podzielony przez wyznacznik, gdzie wyznacznik to jest, definicja była, podałem na wykładzie, natomiast możemy sobie przypomnieć, że W to się równa i Y podzielone przez Z max, gdzie Z max to jest odległość maksymalna od osi obojętnej po prostu. Natomiast musimy też przyjąć pewną konwencję znaków. My tego przy skręcaniu nie robiliśmy, bo tam troszkę inaczej jednak te naprężenia się rozkładają, natomiast to, co robimy tutaj, no to polega to na wyznaczaniu momentów i sił tnących. Jeżeli mamy siły tnące, to my te siły sobie zawsze, czy momenty musimy rozpatrywać, przecinając naszą belkę od pewnej strony, albo rozpatrując cały układ od tej strony, albo rozpatrując układ taką niewidzialną płaszczyzną od tej strony. Teraz w zależności od tego, w którą stronę przyjmie rozpatrywanie tego układu, tak mamy różną koncepcję znaków. I niestety tej konwencji znaków, tej koncepcji znaków musimy się trzymać. Ja zazwyczaj powtarzam studentom, że to nie ma znaczenia, czy moment w lewo będzie plusowy, czy moment w prawo będzie dodatni. No bo jeżeli mamy równanie, to z reguły nam się to zeruje. Natomiast tutaj, żeby mieć pewność, że naprężenia dodatnie będą oznaczały jedną rzecz, a mianowicie moment dodatni czy naprężenia dodatnie będą oznaczały takie wygięcie belki, natomiast z drugą stroną to będzie moment ujemny. To jest nam potrzebne do tego, żeby wiedzieć, która powierzchnia, które włókna naszego układu są ściskane, a które są rozciągane. Więc no niestety tutaj konwencja znaków jest bardzo ważna i teraz w zależności, czy rozpatrujemy to w ten sposób, nazwijmy to jedyneczką, czyli czy w ten sposób dwójeczką, no to albo siła normalna będzie tutaj dodatna w przypadku jedynki, siła tnąca postawiona do góry będzie dodatnia w przypadku dwójki, no i moment, przepraszam, w przypadku jedynki, no i moment w tą stronę będzie oznaczał, wyginający nam belkę w tą stronę będzie oznaczał plus, będzie oznaczany znakiem plus, natomiast w przypadku wyboru tcięcia od drugiej strony, no to będziemy się spotykać z czymś takim. Ja to sobie zawsze po prostu, jeżeli rozwiązuję pewne zadanie, to rysuję, już to w miarę pamiętam w ten sposób. Z jednej strony, no i w drugą stronę, w tą, to musi być w tą stronę oznaczają plusy. Warto to sobie zawsze gdzieś tam na początku rozwiązywania zadania zanotować. I to, co musimy zrobić, to rozpatrzeć tą belkę, narysować dla niej wykres sił momentów. Nie znamy jej parametrów, więc no, tutaj wytrzymałości granicznej nie sprawdzimy. Wyznaczanie sił momentów jest tutaj bardzo, bardzo wręcz banalne. Oczywiście pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to jest wyznaczenie wartości siły RA i RB i oczywiście z pierwszej zasady dynamiki Newtona, z warunków statyczności, równowagi, możemy sobie zapisać, że P plus minus, przepraszam, RA minus RB dodać P równa się 0, tak? Nie mamy żadnych sił normalnych, mamy tylko siły tnące, czyli z góry na dół. No i teraz sumę momentów. Zróbmy sobie momenty względem punktu tego, czyli momenty względem tego punktu w tą stronę. Tutaj konwencja znaków nie jest ważna, tak? Ponieważ to jest czysta statyka, tutaj to się zawsze wyzeruje. Czyli mamy P razy A. Do RA nie mamy, RB to mamy dodać
R, P razy A i minus P razy 2A równa się 0. No i z tego łatwo sobie obliczymy, że RB równa się. A nam się skróci. I mamy P, 2P, czyli minus P, to RB równa się P. A w takim przypadku, jeżeli RB równa się P, to RA również równa się P. Możemy to sobie tutaj zapisać, nie musimy. No i w takim przypadku możemy zacząć rozpatrywać nasz układzik. Pierwsze co, rysujemy oś, na której będziemy narysować siły tnące. Teraz, w zależności od tego, jak się uczyliście, jak was uczono, kto co woli, różnie się tutaj oznacza, albo daje się oś w dół, albo daje się oś w górę. Nie ma to znaczenia, ponieważ trudniejsze koncepcyjnie troszeczkę jest danie osi w dół, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta oś idzie w dół, więc dla nas to jest niejako troszeczkę trudniejsze. Przepraszam, ja jeszcze poprawię sobie kamerkę, będzie tam mniej mój syf widać. No to damy sobie oś w dół, żeby troszeczkę też tym osobom, które tak się uczyły, ułatwić. Natomiast osoby, które się uczyły w oś w górę, no to się robi dokładnie tak samo, tylko po prostu plus jest w innym miejscu. Rysujemy sobie wartość x-ów. Tutaj oznaczamy, że siły tnące. Warto tutaj sobie też jednostkę zaznaczyć, czy to są kilonewtony, czy newtony, czy w jaki sposób my to chcemy oznaczać. No i teraz tak, ponieważ tu mamy tą o, a jeszcze jedno co ważne, zaznaczamy wartości charakterystyczne. Ten przykład jest bardzo prosty, oczywiście mamy tu tylko siły skupione, więc no nie będzie tu cudów niewidów. Idziemy powiedzmy od tej strony i teraz w dół to oznacza oczywiście wartość dodatnią, ale tu się jeszcze wracamy do konwencji znaków. Siły w dół, bo my jesteśmy po tej stronie, tak? Tutaj sobie tą ramkę może zróbmy sobie jakimś grubszym. Zobaczmy, jakimś grubszym, że my teraz jesteśmy, ramkę mamy tutaj, w tym zadaniu. W następnym zrobimy sobie z drugiej strony, żeby to też pokazać. I mamy naszą ramkę tutaj. O. Strzałka pokazuje, w którą stronę my patrzymy. Czyli jakby przecinamy belkę i patrzymy na to, co jest z tej strony. No i oczywiście, jeżeli byśmy chcieli to rozpatrywać tak od razu, no to my się na początku znajdujemy tutaj. I patrzymy, co się dzieje w tym punkcie. Mianowicie w tym punkcie mamy siłę P, która ma wartość dodatnią, więc rysujemy sobie tu do góry P. I odsuwamy się tą ramką, odsuwamy, aż do kolejnego punktu charakterystycznego, czyli tutaj. Czyli mogę sobie zaznaczyć tutaj, że siła tnąca w tym całym przekroju jest stała. Warto sobie tutaj powiedzieć jeszcze, że punktami charakterystycznymi zawsze będzie moment w sensie punkt przyłożenia siły, przyłożenia momentu, przyłożenia pewnej gęstości siły, zmiany przekroju, czegokolwiek, co się zmienia w naszej belce. Mamy tutaj punkt, więc przenosimy się, zróbmy sobie na czerwono, pędzlem, tak, na inny kolor, o, dobra, tym. Jesteśmy, tu byliśmy. Natomiast przeskakujemy za punkt charakterystyczny i jesteśmy tutaj. Oczywiście, co się dzieje w punkcie charakterystycznym? W punkcie charakterystycznym mamy siłę, która tutaj była dodatnia, tu jest ujemna, więc skoro tu było P, to P minus P to się równa 0. I to 0, jeżeli będziemy się przesuwać w tą stronę, to 0 sobie będzie tutaj strykało. Przepraszam, że tutaj tak krzywo, no niestety mam rękę jaką mam, po tym tablecie też się najprościej nie rysuje. Mamy 0 zaznaczone. I znowu mamy punkt charakterystyczny. Znowu przeskakujemy sobie z tego miejsca, zaraz za punkt charakterystyczny i patrzymy w tą stronę, co się dzieje. Mamy siłę skierowaną do góry. Siła skierowana do góry z konwencją znaków to było P. Minus, tak, minus P, czyli 0, minus P, to się równa minus P. To mniej więcej jest tyle. I jak będziemy się odsuwać, tu się nic nie dzieje, więc nam się układ do końca
ten sposób rysuje. Warto sobie się zastanowić, czy to na pewno ma sens. Oczywiście tu są wartości ujemne, tu są wartości dodatnie. Żeby się zastanowić, czy to na pewno ma sens, można sobie pojechać, chociaż ten początek, w drugą stronę. To znaczy wziąć sobie, weźmy inny kolor od tej strony i się zastanowić. Według tej konwencji znaków to, co w dół jest ujemne, czyli stąd byśmy poszli na minus P, co się zgadza, tak? Czyli ta pierwsza wartość, czy pójdziemy od tej strony, czy ta ostatnia wartość, jeżeli pójdziemy od tej strony, jest taka sama. Tak, ja mam nadzieję, że rozumiecie to, że po prostu to się przesuwa, to pole przekroju i sprawdzamy, czy coś się zmieniło. Jeżeli się zmieniło, no to to odnotowujemy na wykresie. Jeżeli nic się nie zmienia, no to wtedy po prostu przesuwamy sobie tą bramkę dalej. Otrzymaliśmy wykres sił tnących. Jeżeli mamy wykres sił tnących, to było bardzo proste, bo tutaj tylko patrzymy na wykres, to możemy sobie narysować wykres sił, wykres momentów. Tu trochę tego nie przemyślałem, bo tu się też przyda, ten wykres momentów zrobimy sobie trochę mniejszy, bo tu się też przyda nam rysunek naszego układziku. Zrobimy go sobie taki malutki, taki malutki. Oczywiście wykonujemy go tak samo jak wykres sił tnących, czyli też rzutujemy punkty charakterystyczne. Tak. I teraz tak. Skąd znowu rozpatrujemy? Od lewej czy od prawej? Myślę, że skoro tu rozpatrywaliśmy od lewej, to tutaj też cały czas będziemy rozpatrywali od lewej. Czyli rozpatrujemy od lewej. Można to zaznaczyć, nie trzeba. Natomiast co tu by warto było zrobić, czego nie robiliśmy w wykresie sił tnących? Napisać sobie równania. Najpierw sobie jeszcze napiszmy, że jest moment w newtonometrach. Już nie zmieszczę kilo, no ale powinno być wtedy kilo newtonometrach, skoro to było kilo newtony. No i teraz tak, co jest ważne? Mamy tu układ, więc musimy sobie zapisać, że no idziemy od lewej, rozpatrujemy momenty. Lepiej byłoby to zrobić chyba, przepraszam, od prawej. Lepiej to by było chyba zrobić od lewej, ale powiedzmy, że idziemy odtąd. Czy tak to możemy? No nie, no idźmy od tej strony. Idźmy od tej strony, już mówię dlaczego, ponieważ tutaj momenty zazwyczaj, pisząc momenty, posiłkujemy się równaniem. Czyli teraz my chcemy zapisać wykres momentu od x, czyli od tej osi, tej x, tak? I teraz musimy sobie zdefiniować, dla jakiego x. No i robimy to dla odtąd dotąd. Pierwszy zakres, odtąd dotąd, drugi zakres, czyli pomiędzy między wartościami charakterystycznymi. Tak? Więc jeżeli no byśmy robili to od tej strony, liczymy momenty, to ciężko byłoby nam tego x zapisać, tak? Byśmy w drugą jakby stronę szli. Ale dałoby się, tylko że łatwiej, jakby mi przynajmniej mentalnie łatwiej sobie zapisać, że x należy od 0 do a, tak? A następny x będzie należał od a do 2a, tak? A ostatni x będzie należał od 2a do 3a, tak? W ten sposób sobie zapiszemy momenty. Więc idziemy od tej strony. Mamy tu siłę. Siła nam wygina belkę w tą stronę. Jeżeli wygina nam belkę w tą stronę, to możemy sobie wrócić do góry. Wartość będzie ujemna. To jest dodatnia. My mamy moment, który wygina nam w drugą stronę, więc wartość będzie ujemna. A ten moment to jest nic innego niż nasza minus siła pomnożona razy odległość pomiędzy, dajmy sobie może na różowo, pomiędzy naszym przekrojem aktualnym a początkiem układu, czyli to jest ta odległość. A ta odległość to jest nic innego niż nasz x. Tak? Czyli to jest minus p razy x. Tak? Czyli na początku ona wyniesie 0, natomiast na końcu wyniesie minus p razy a, czyli znowu teraz podstawiamy m od 0. To jest 0, może cofnijmy. M od 0, m od a.
Czyli zobaczcie, napisaliśmy równanie i teraz wyliczamy z tego równania nasz moment. To jest proste równanie liniowe, my to widzimy, nasz moment dla punktów charakterystycznych. Czyli w naszym przypadku będzie to punkt zerowy i punkt o wartości a. I w punkcie zerowym to będzie 0, w punkcie a to będzie minus b a, a możemy sobie to zaznaczyć, dajmy na to, że to będzie gdzieś tutaj, minus p a, no i wiemy, jak ta funkcja będzie przebiegać, bo to jest funkcja liniowa. No, ja to rysuję z ręki niestety, więc przepraszam. Funkcja liniowa, oczywiście ujemna. Czyli teraz tak, jeżeli sobie wyznaczamy wartości momentów, to wyznaczamy sobie jakąś naszą płaszczyznę, według od której będziemy się odnosić, najpierw może tak, zakres, w którym będziemy rozpatrywać wartość momentu, później wyznaczamy sobie płaszczyznę, szukamy pewnego odległości pomiędzy początkiem naszego zakresu a końcem naszego zakresu, tak, i piszemy równanie. Następnie z tego równania podstawiamy wartości charakterystyczne pierwszą, końcową i rysujemy wykres. Jeżeli to będzie funkcja kwadratowa, no to będzie to wykres kwadratowy. Gorzej, jeżeli będzie się przecinał z punktem 0, 0, no to wtedy trzeba to miejsce, albo miał jakieś ekstremum lokalne, to czasami trzeba to miejsce wyszukać. Natomiast jeżeli wiemy, że jak przebiega mniej więcej ten wykres pomiędzy dwoma punktami, no to jest dosyć proste. Myślę, że sobie też pokażemy jakby to, kiedy mamy nieliniowe funkcje, nieliniowe momenty, więc to jeszcze się okaże w praniu w następnych przykładach. Teraz idziemy dalej. Mamy wartość tu. I teraz zwróćcie uwagę, że nasz x, tak, mamy kolejny przedział od a do 2a, czyli mamy naszą płaszczyznę gdzieś tu, losowo ją umieszczam. I teraz nasz x jest taki długi. I teraz to, co mogę zrobić, to na pewno pierwszy człon, czyli moment powodowany przez tą siłę, on się nie zmienił. Czyli mogę sobie zapisać, że m od x to się nadal równa minus p od x, ale pojawia nam się ra. Ra, które będzie się wyginało nam w tą stronę, a więc dodatnie ra i razy co? No razy c mieć tą odległość. Nazwijmy ją y. A y, warto sobie zauważyć, że nasz y to jest nic innego niż x minus a, bo to jest cała długość x minus ta wartość tutaj. Czyli mogę sobie zapisać razy x minus a. No i uwzględniłem wszystkie siły. Jeżeli to mam, to znowu podstawiam mx dla punktów charakterystycznych, czyli m od a, m od 2a, no to się równa minus pa, to się pokrywa z tym. Zwróćmy uwagę, że x minus a, czyli a minus a to jest 0, więc to nam się w tym przypadku zeruje. Natomiast tutaj to będzie minus p razy 2a dodać p, bo ra się równało p, razy 2a minus a to się równa, przepraszam, że tak łamię, to jest 2 minus 2p a plus p a, to się równa minus 2p a, przepraszam, minus p a, tak? Czyli wartość momentu nam się nie zmienia. Minus p a w tym punkcie cały czas znajdujemy się na minusie. Mamy kolejny zakres. A jeżeli mamy ten zakres, to przechodzimy do ostatniego, do zakresu tego, gdzie nasze x przyjmuje taką wartość. To jest nasze x w trzecim zakresie. Pierwsze co, to mogę sobie przepisać, bo to nam się nie zmienia. Tak, to można zawsze w ciemno przepisać te stare siły, które działają. Chyba, że to są gęstości sił, to wtedy nie. Natomiast jeżeli to są stare siły, które gdzieś tam działały, punktowe, przyłożone, to jak najbardziej można je po prostu przepisać. Nie zastanawiać się w ogóle nad nimi, czyli przepisujemy p
x dodać r a x, może tak, r duże a, r duże a, x minus a. I mamy siłę RB. RB też działa nam z plusem. Dodać RB. I teraz na jakim ramieniu ono działa? Ramię to jest to ramię. To jest nasze jakieś tam, załóżmy, Z. A Z to jest nic innego niż nasz x minus 2a. W tym przypadku, czyli to jest cała długość minus ta odległość pomiędzy podporą a początkiem naszej belki. A, przepraszam, Państwo nie widzicie, co ja tu sobie zapisałem. Tak, tutaj obliczyłem wartość momentu. Nie wiem, czy to było widać, czy nie było widać. RB x minus 2a. No i teraz podstawiam do wartości charakterystycznych. M od 2a to się równa minus 2pa dodać 2, tu będzie 2a minus a, to będzie 1a, czyli pa dodać p, 2a minus 2a to się równa minus, może to zróbmy ładnie, minus PA i to się zgadza, czyli mamy tą samą wartość, którą mieliśmy wcześniej, co jest bardzo ważne, bo to jest sposób sprawdzenia, czy nasze wzory są poprawne. No i mamy wartość M od 3A, to się równa minus 3A dodać 2PA i dodać PA. Tak, bo tu będzie 3 minus A to jest 2, 3 minus 2 to jest 1 i to się równa 0 i mamy 0. Oczywiście momenty możemy sobie sprawdzić z drugiej strony. Jeżeli sobie to zrobimy z drugiej strony, czyli z tej strony, to zwróćmy uwagę, że tu będzie nasz x, więc wzór to będzie minus p razy x, tak? Czyli w tym miejscu nam się to pokryje. I teraz tak, jeżeli pamiętacie z wykładu, to ja tam mówiłem, albo może ktoś nie oglądał, to tutaj małe powtórzenie, że siła jest niejako siła tnąca, wykres sił tnących jest niejako pochodną sił, które są przyłożone, natomiast wykres momentów, tak, że tam pochodną całką tych sił, natomiast wykres momentów jest całką wykresu sił. Innymi słowy, wykres sił tnących jest pochodną wykresu momentów. Jeżeli teraz ktoś pamięta monotoniczność funkcji, to zwróćmy uwagę tak, tu mamy oczywiście odwrócony znak, ale w tym miejscu funkcja jest malejąca, co znaczy, że pierwsza pochodna jest ujemna. Zgadza się? Zgadza się. W tym miejscu funkcja jest rosnąca, co znaczy, że pierwsza pochodna jest dodatnia. Zgadza się? Zgadza się. W tym miejscu funkcja jest stała, co oznacza, że pochodna jest zerowa, co też nam się zgadza. I to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać podczas analizowania tego typu wykresów, czy tworzenia typu wykresów o tych zależnościach, bo one nam pomagają też zweryfikować to, czy sposób, w jaki rozwiązaliśmy dane zadanie, jest poprawny, czy poprawny nie jest. To należało zrobić w tym zadaniu, wykonać te wykresy. Mam nadzieję, że to trochę Wam rozjaśniło, natomiast teraz przejdziemy do czegoś leciutko trudniejszego. Następne zadanie, które ma chyba wszystko, co może w ogóle mieć najtrudniejszego, takie zadanie, czyli ma siłę rozproszoną, w tym przypadku w postaci siły o przebiegu prostokątnym, więc to nie jest jeszcze tak źle. Warto sobie powiedzieć, że jednostka tej siły to jest oczywiście newton na
metr, tak, czyli to jest siła, ona jest równomiernie, mogłaby być przebiegu trójkątnym, to sobie jeszcze zrobimy. Mamy moment w pewnym punkcie, mamy siłę skupioną, więc tak naprawdę wszystko, co może być tutaj do zrobienia, takiego bardziej trudnego. Pierwsze co, no to musimy sobie wyznaczyć siły reakcji. Siły reakcji oczywiście liczymy z sumy sił. Powiedzmy sobie po x to będzie w tą stronę, to zróbmy sobie, że to będzie po y równa się 0 i możemy sobie zapisać. Pierwsze co, to mamy RA dodać minus najpierw P to jest 2QA. 2QA i mamy siłę Q. Siła Q Newton na metr, czyli musimy sobie zapisać minus, bo oczywiście wypadkowa będzie w dół. Nasza siła Q, przepraszam, nie 2, tylko nasza siła Q, gęstość siły razy długość, na której ona działa, czyli mamy razy 2A i mamy dodać RP, to równa się 0. Następna rzecz, no to jest suma momentów. Możemy sobie zrobić sumę momentów względem tego punktu, względem punktu A. No i w tym przypadku to, co na pewno, zróbmy sobie, że moment w tą stronę będzie dodatni, w drugą będzie ujemny. To, co na początku mamy na pewno, to jest nasz moment, czyli 2QA kwadrat, bo przypominam, że to, że mamy względem punktu A liczony moment, to nie znaczy, że moment przyłożony punktowo nam się nie liczy, tak? On zawsze się liczy. Nieważne, czy jest w punkcie, czy poza punktem, gdzie on by tam nie był przyłożony, on zawsze nam się liczy. Później mamy minus P, czyli nasze minus P, czyli nasze 2QA do kwadratu. Dalej mamy siłę Q. Warto sobie powiedzieć, no, że wypadkową siłę Q sobie już policzyliśmy. To było nasze Q2A. I ta wypadkowa siły, ona działa nam w przypadku prostokąta, czy w każdej innej figury, w środku ciężkości tej figury jest ona wyznaczana. Czyli w tym przypadku będzie to tutaj, jej wartość to jest oczywiście 2Q2A. Czyli mamy minus 2, dobrze, teraz czarnym kolorem, czyli mamy minus nasza siła 2Q2A i ona działa na promieniu oczywiście 2A. Dlaczego 2A? No bo tu mamy dwójeczkę, tu mamy A, tak? Skoro wypadkowa prostokąta, no to jest połowa długości, tak? Tu mamy A, więc całkowita odległość to jest 2A. No i plus RB razy 3A równa się 0. Stąd z tego równania możemy sobie wyznaczyć, dobrze, możemy sobie wyznaczyć naszą wartość RB. No to nasze RB, zwróćmy uwagę, tak, to z tym się zeruje. Tu mamy 4Q, więc RB to się równa 4 trzecie QA. A jeżeli tak, to z tego równania łatwo wyznaczymy sobie, że RA to się równa minus 4A, czyli 4A minus 4 trzecie to się równa 4QA minus 4 trzecie QA, a to się równa 4 to jest 12 minus 8, to jest 8 trzecich QA. I ja jeszcze sobie sprawdzę, czy na pewno dobrze to obliczyliśmy, żeby później nie było brzdęku, że coś nam nie wyszło w RA 8 trzecich. Tak, to zgadza się z odpowiedziami. Zawsze lepiej sobie to sprawdzić, w szczególności jeżeli się tłumaczy, tak, żeby później się nie okazało pod koniec zadania, że na początku był jakiś błąd, a w czasie zajęć mi się to czasami zdarza przez nieuwagę, nie zobaczyć, że gdzieś się tam pomyliliśmy w obliczeniach, czegoś nie przepisaliśmy. Ja to sobie na wszelki wypadek jeszcze na czerwono podkreślę, może będzie jeszcze przydatne, to będzie to dobrze widać. No i następna rzecz, którą robimy, możemy przyjść do wyznaczenia momentów tnących. No to rysujemy sobie
Wykresik. Znowu idziemy w dół. Znowu nam zabraknie miejsca na momenty, no ale cóż. Rysujemy sobie x-a. Piszemy, że to są siły tnące wyrażone w newtonach. Tak. To mamy x i rzutujemy sobie punkty charakterystyczne. Zwracam uwagę, że wypadkowa siły nie jest punktem charakterystycznym. Gęstości siły. Początek przyłożenia gęstości siły i koniec przyłożenia gęstości siły jest tym punktem charakterystycznym. Na tym wykresie bardzo dużo się dzieje, na tej belce bardzo dużo się dzieje. Może to nieco być skomplikowane, ale to sobie myślę, że wytłumaczymy na spokojnie. Żeby było prościej, będziemy teraz chcieli od tej strony. Czyli idziemy i patrzymy w tą stronę. Tak, zwracam uwagę, przypominam, że w tym przypadku konwencja znaków to jest dodatnie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Nie pomyliłem się. Jeszcze lepiej trzy razy sprawdzić, niż później raz żałować. Dobrze. Więc pierwsze co, jesteśmy zaraz na początku i co się pojawia, nasza siła RA. Jeżeli pojawia się nam siła RA, no to ona sobie w miarę jak oddalamy się naszym przecięciem, ja to nazywam takie, no wirtualna płaszczyzna tnąca taka, wirtualna płaszczyzna tnąca, no to w miarę jak się odsuwamy, tu się nic nie dzieje, cały czas mamy tylko naszą siłę o wartości dodać, tak, zwra konwencja znaków, to jest dodatnia 8 trzecich ku A. I ona sobie idzie aż do tego punktu. I teraz pierwsze co, to przeskakujemy za ten punkt. Przeskakujemy, czyli jeszcze nasze Q nie działa na żadnej długości. Ono nie działa na żadnej długości, natomiast pierwsze co, to pojawia się siła P. P ujemnie skierowana o wartości 2 QA. Tu mieliśmy 8 trzecich QA. 8 trzecich QA minus 2A. No to jest minus 6 trzecich. To są 2 trzecie. Tu sobie zapiszmy. 2 trzecie QA. Tak. Więc mamy od razu punktowy spadek. I teraz tak, ja mówiłem, żeby tu sobie nie pisać, natomiast ponieważ mamy siłę rozproszoną, łatwiej nam będzie napisać sobie tutaj równanie od x należącego od a do 3a dla siły tnącej. I ta siła tnąca po x równa się na pewno. Przepraszam, telefon. Pierwsze, co mamy, to jest RA, czyli dodać 8 trzecich QA minus PA, czyli minus 2 razy QA. To było to, co zrobiliśmy tutaj. I teraz to, co mamy, to mamy nasze Q. A nasze Q to jest na pewno minus, bo jest skierowane przeciwnie do konwencji znaków. To jest nasze Q razy odległość. Jeżeli sobie wezmę płaszczyznę tutaj, to jest długość, po której działa nasz x, nasze q małe, to jest nasz x. A czyli ta odległość to będzie nic innego niż x minus nasze a. I to będzie wypadkowa wartość siły w każdym z tych punktów. Zwróćmy sobie uwagę, że jest to wartość, jest to funkcja liniowa, bo możemy ją sobie zapisać, że to się równa 2 trzecie QA minus QX, przepraszam, dodać QA, a to się równa minus QX, tak, dodać, QA to jest 5 trzecich QA, gdzie to będzie nasz wyraz wolny. Jeżeli sobie przypomnimy, że Y to się równa AX plus B, to to będzie nasze B
To będzie nasze A, więc to jest funkcja liniowa, tak? Więc wiemy już, jak ta funkcja będzie przebiegać. Co najważniejsze, jest to funkcja malejąca, bo mamy tutaj minusik przy wartości wyrazu kierunkowego, przy wartości punktu A. Czyli ona na pewno będzie przebiegać w dół. I żeby sobie uprościć to, możemy sobie. Zasłaniałem wam, ale to już odkrywam, tak? Czyli mamy przekształcenie dalej. Tu mamy 5 przez 3, czyli możemy sobie wyliczyć to nasze t od wartości 3a i to się będzie równało minus q razy 3a dodać 5 trzecich qa, a to się równa 5 trzecich, 3 to jest 9 trzecich, czyli to jest minus 4 trzecie qa. I ja mogę sobie to przeciągnąć. To było 8 trzecich, to 4 trzecie będzie gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że nam się to uda. 4 trzecie to będzie, przepraszam, ujemne. To będzie dodatnie. No, tak sobie to wyszło, tak? Może tak. Można tutaj zrobić, pokusić się o więcej, bo można sobie wyznaczyć moment, w którym w ogóle siły nam się zerują. Można to zrobić w prosty sposób. Weźmy sobie to równanie. Mogę sobie zapisać, że 0 to się równa minus qx plus 5 trzecich qa. To się nam skreśli, czyli mamy z tego, że x to się równa 5 trzecich a, tak? 5 trzecich, czyli 2, czyli 1 i 2 trzecie, czyli ta odległość to by było 2 trzecie a. Taka bardziej ciekawostka, tak? Miejsce, w którym nasze wartości sił się tnących w naszym układzie się zerują. Nie jest to w sumie potrzebne, znaczy, czy jest potrzebne, to zaraz sobie jeszcze pokażemy. Warto to sobie zawsze zrobić, po prostu, żeby wiedzieć, gdzieś tam w pamięci to mieć, gdzieś to mieć w równaniach, czyli mamy wykres wartości. No nie za ładny nam wyszedł ten wykres, ale on rzeczywiście tak będzie wyglądał. I tu będzie ujemny, tu będzie dodatni. Tak, wygląda on nieco trochę pokracznie, ponieważ tu mamy skok, później ten skok zamienia się w funkcję liniową. No nie jest to najładniejszy możliwy wykres, ale rzeczywiście no, taki jest jego przebieg. I teraz to, co zostaje, to wyznaczenie momentów. Ja tu sobie wyznaczyłem to 2 trzecie A, że tu jest, więc mogę to sobie zmazać. Ja przepraszam, no, z racji na brak miejsca, naprawdę to sobie po prostu to zmażę. To wszystko, co sobie teraz porobiłem, te notatki. Jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze to przeanalizować, jeżeli potrzebuje, nie wiem, dopytać, to proszę pisać komentarze. Jeżeli potrzebuje przeanalizować to 8 trzecich, tu 4 trzecie, no to wtedy proszę pisać. Jeszcze to, czego nie zaznaczyliśmy, to tu było 4 trzecie A, tak? To proszę pisać, to sobie to jeszcze możemy troszeczkę wytłumaczyć, zresztą mam nadzieję, że to się jeszcze nam rozjaśni troszeczkę. To, co robimy teraz, to są momenty. Momenty w tym przypadku dosyć trudne. Momenty w newtonometrach. Wykres, no, nie jest najładniejszy, ja przepraszam, nie jestem niestety plastycznie zbyt uzdolniony. Wiem, że narysowanie prostej kreski to nie plastyka, ale na papierze też jest dużo łatwiej niż na ekranie monitora. Dobra. To, co teraz musimy zrobić, to napisać wykresy momentów. Oczywiście pierwsze co, to możemy sobie powiedzieć, że pierwszy wykres będzie od 0 do A, a drugi wykres będzie od A. Zamknięty musi być do 3a. To, czy tu powinien być otwarty, czy tu zamknięty, i tak dalej, różnie mówią, tak? Nie ma to zasadniczo znaczenia. Ja mówię zawsze tak, że żeby nam ta cała belka się w tych zakresach mieściła. No bo zarówno tu dla a, jak i tu dla a musi wyjść to samo. Nie ma innej opcji.
Jeżeli nie wyjdzie, to znaczy, że coś sknociliśmy. Więc czy ja tu dam otwarty, czy zamknięty, nie ma znaczenia. Ważne, żeby nie był tu otwarty, tu otwarty, choć nie wszyscy na to patrzą. Ja akurat na to patrzę, no bo jeżeli belka cała należy do naszego układu, no to warto, żeby ona cała się zawierała też w przedziale. No i teraz tak, to co robimy, to piszemy na początku. Mamy moment od x. Pierwsze co, to mamy nasz moment. Wróćmy się kawałek do konwencji znaków. W tą stronę jest dodatni, więc ten jest zdecydowanie ujemny w dół, czyli to się równa minus. Ja piszę od razu 2q a kwadrat. 2q a kwadrat. I z tym nic sobie już nie poradzimy, no bo to zawsze będzie ujemne, zawsze będzie nam tutaj bruździło. Koniec. Ale odchodzimy kawałek i co się pojawia? Pojawia się siła RA. Siła RA, ona idzie w tą stronę, czyli moment jest w tą stronę. Tak, w tą stronę będzie wyginana belka, czyli jest dodatnia, czyli dodać RA razy x. Innymi słowy, RA, ja to sobie zapiszę, że to się równa minus 2qa kwadrat, dodać. RA to było 8 trzecich QA razy X. No i możemy sobie podstawić dla zera. Dla zera to oczywiście będzie minus 2QA kwadrat minus 2QA kwadrat. Przepraszam, że się to tak nachodzi. Może zróbmy coś z tym. To będzie minus 2QA kwadrat i on będzie malał, no on będzie rósł zasadniczo tak, aż do osiągnięcia pewnej wartości. Zróbmy, jaka to będzie wartość. M od A to się równa minus 2 QA kwadrat dodać 8 razy 8 trzecich QA kwadrat, a to się równa to jest 6 trzecich, dodać, to jest dodać 2 trzecie QA kwadrat, czyli on urośnie nam do pewnej wartości dodatniej, gdzie ona będzie, oczywiście tu znowu tak w złym miejscu się przecina, to nie ma znaczenia, to jest tylko wykres poglądowy, ważne są tu wartości 2 trzecie QA kwadrat. Zwróćmy tak, też nie jest on proporcjonalny, bo tutaj jest 2, a tu są 2 trzecie. Ja proszę, jeżeli robicie to na kolokwium, robicie to dla wykładowcy, to tego trzeba pilnować. Ja tu nie mam tyle miejsca. Zresztą dla mnie te proporcje nie są aż takie ważne, jak to, żeby były dobre wartości opisane. Natomiast z doświadczenia też wiem, że jeżeli trzymacie się proporcji, to na początku to bardzo pomaga. Tak? Na początku to jest mega ważne, żeby te proporcje na wykresie były zachowane, bo to pomaga po prostu utrzymać nam pewne zrozumienie tego, co się też tam dzieje. Ja przepraszam z racji na miejsce, no nie mam za bardzo tego, żeby to proporcjonalnie. Jeżeli ja za chwilę przekopiuję może gotowe wykresy, bo one są, to jest akurat zadanie, które ma rozwiązanie i pokażę, jak to powinno wyglądać proporcjonalnie. Natomiast no, jakby na wykresach jest dokładnie to samo, tak? Tylko że tam jest to zrobione no, komputerowo, czy tam też od, że tak powiem, skali, tak? I tak dalej, i tak dalej. Dobra, to co idziemy dalej, to przechodzimy do następnego zakresu. Więc mamy moment od x równa się, to co było u góry przepisujemy, czyli minus 2qa kwadrat dodać 8 trzecich QAX. I teraz to, co się pojawia, to jest siła P. Ona jest skierowana w tą stronę, czyli ona jest skierowana ujemnie. Siła P miała wartość 2QA. Pytanie, czemu nie zacząłem tego od początku arkuszu? Dobra, ale to już nieważne. Czyli minus 2QA. I teraz tak, jeżeli jestem tutaj, to jest wartość, na której działa siła P. Więc siła P działa mi na wartości x minus a, tak? X minus a.
Tak? To jest ta wartość. To. Bo to jest cały x minus po prostu to, co było tutaj. Czyli to jest x minus to, co jest tutaj. Natomiast teraz siła rozproszona. Jeżeli ja jestem w tym miejscu, i to teraz bardzo, bardzo zamazywał, ale jakby to jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, w tym miejscu, to tylko ten zakres siły Q działa mi na belkę. I teraz wypadkowa tego zakresu jest tutaj. W połowie naszego, to jest x minus a, w połowie naszego zakresu. Czyli teraz tak, siła, która działa na belkę, to jest Q skierowane w dół, więc tu z minusem, to jest Q razy x minus a. Natomiast wartość x-a, na którym ona działa, to jest połowa tej wartości x minus a, bo to jest prostokąt. Gorzej, jeżeli to byłby trójkąt, wtedy by trzeba było troszkę zacząć kombinować, natomiast to jest czy trapez, natomiast, bo byśmy musieli wyznaczyć, w którym dokładnie punkcie jest tutaj środek ciężkości. Natomiast ponieważ to jest kwadrat, to nam zasadniczo chodzi teraz, to jest siła, a my musimy teraz poszukać ramienia, to jest nasze ramię. I nasze ramię to jest nic innego niż jedna, druga, x, przepraszam, minus a. Ja już odsłaniam swoją głową. Minus a. Może to jeszcze raz przepiszmy, bo to tak brzydko widoczne. Żeby to było ładnie widoczne. Czyli to jest minus q x minus a. I to jest siła razy jedna druga x minus a. I to jest promień. I to jest promień działania siły. To jest wypadkowa siła działająca na tym kawałeczku. Tak? Czyli x minus a razy q to jest ta wypadkowa siła. Q razy x minus a. Tak, natomiast to jest x minus a przez 2 nasze r. Czy my będziemy tym przekrojem tu, czy tu? Możemy to sobie sprawdzić. Ten wzór będzie się zawsze sprawdzał. I teraz idźmy sobie dalej, czyli to, co musimy zrobić, czyli wyliczyć wartości charakterystyczne. I mamy na czarno z powrotem m od a, no to jest minus 2 qa kwadrat, dodać 8 trzecich qa kwadrat. No i to nam się zeruje, więc to jest po prostu to, a to już sobie obliczyliśmy, że to są 2 trzecie QA kwadrat. I teraz musimy sobie obliczyć M od 3A. Zanim to zrobimy, weźmy sobie jeszcze na tapet ten wzór i powiedzmy, że to jest M od X równa się minus 2 qa kwadrat, dodać 8 trzecich qa x minus 2 qa x minus a i dobrze. I minus 1 druga q x minus a do kwadratu. I oczywiście teraz można byłoby to próbować wyliczyć, poporządkować. Nie ma po co, w żadnym wypadku. To, co jest ważne, to musimy zauważyć, że x będzie występował w kwadracie, więc jest to funkcja kwadratowa. Jeżeli to jest funkcja kwadratowa, to warto przyjrzeć się wykresowi sił i zwrócić uwagę, że tu on był dodatni, tu on był ujemny. Czyli ta funkcja kwadratowa będzie miała taki przebieg, gdzie dokładnie w miejscu zerowania się będzie ekstremum lokalne funkcji. Tak? Bo w miejscu, gdzie pochodna się zeruje, mamy ekstremum lokalne. I teraz tak, ok, podstawiamy sobie tutaj, żeby wyliczyć ten punkt, ale w tym przypadku, skoro mamy tutaj ekstremum lokalne, a my, pamiętamy, zawsze chcemy obliczyć warunek wytrzymałościowy,
A w tym przypadku on wygląda, że moment maksymalny podzielony przez wyznacznik musi być mniejszy równy niż dozwolone nagięcie, naprężenie gnące, no to my musimy obliczyć to my maksymalne. A może się okazać, że to my maksymalne będzie właśnie w takim ekstremum. Dlatego ekstremum takiej funkcji też zawsze musimy poszukać, a bazując na wykresie sił musimy wykreślić teoretyczny przebieg tej funkcji. I to nam pokazuje, że w przypadku, gdy mamy funkcję, gdy mamy siły rozproszone, musimy na to uważać, musimy szukać tych ekstremów i musimy troszkę cofnąć się matematyką do czasów liceów, techników, początki, nie wiem, pierwszy rok, nie wiem, kiedy macie wytrzymałość, kiedy macie matematykę, ale tych momentów, kiedy tą monotoniczność badaliście. Na to trzeba bardzo uważać. W tym przypadku ja już wiem, bo widać to też z tego, jaki będzie przebieg po prostu tej funkcji, że największa wartość właśnie będzie w maksimum lokalnym tej funkcji. Chyba największa, bo może się jeszcze okazać, że to minus 2QA będzie największa, a kwadrat, tak? Ale to, no nie wiem, nie podejrzewam raczej. No ale dobra, policzmy. M od 3A, no to się równa. Minus 2QA kwadrat dodać. Tu podstawiam 3A, trójki nam się zerują, czyli to będzie 8 przez 3QA kwadrat. Przepraszam, że tak upraszczam, ale nie mam tu za dużo miejsca. Nie chciałbym tego też jakoś super rozwlekać. 2, tu będzie 3A minus A, to daje nam 2A, czyli minus 4QA kwadrat, a tu mamy też 2a do kwadratu, czyli to jest 4a kwadrat, czyli minus 2a qa kwadrat, a to się równa 8 minus 4, to jest 4 minus 2, to jest 2 minus 2, to jest 0, czyli 0 newtonów, newtonometrów. Piszę to, bo głupio to 0 samo wygląda. Czy to ma sens? Ja powiem szczerze, że wiedziałem, że tyle ma wyjść i już wam tłumaczę dlaczego. No ma to sens, bo jak sobie spojrzymy na rysunek i teraz byśmy analizowali cieli od tej strony, to co by nam w tym punkcie mogło powodować moment jakikolwiek? On musi być zerowy. I to, że on się wyzerował, tak, szybka analiza rysunku, on musiał się wyzerować. Jeżeli by się nie wyzerował, to znaczy, że coś źle policzyliśmy. Tak? Natomiast to, co jeszcze musimy zrobić, to obliczyć moment w tym miejscu. Już sobie zakreskuję. Ja oczywiście zmazałem to miejsce zerowe, miejsce przecięcia, natomiast tu było 2 trzecie, tu jest 1, czyli to było 5 trzecich A. Czyli muszę sobie jeszcze obliczyć moment dla 5 trzecich A. I to już takie może easy nie będzie, żeby to sobie postawić, ale to się równa minus 2 QA kwadrat dodać 8 trzecich QA razy 5 trzecich A. 5 trzecich A minus A to są 2 trzecie A, czyli minus 2 QA razy 2 trzecie A i minus 2 trzecie A do kwadratu to jest 4 dziewiąte A kwadrat, tak? Czyli minus 1 druga A, przepraszam, Q razy 4 dziewiąte A kwadrat. No i teraz 1, 2. To nam wyjdzie 4. To nam wyjdzie ileś tam. Widzimy, mamy podstawę 9, czyli sobie do 9 podkładamy, to mamy minus 18 dziewiątych Q A kwadrat. Dodać 5 razy 8 to jest 40 dziewiątych QA kwadrat minus 4 trzecie, czyli 12 dziewiątych QA kwadrat.
kwadrat minus 2 dziewiąte QA kwadrat, a to się równa 40 minus, to jest 20, 30, to jest 10, 8 dziewiątych, 8 dziewiątych, 8 dziewiątych QA kwadrat na plusie. Czy to ma sens? Czy tu może być 8 dziewiątych QA kwadrat? To są 6 dziewiątych, więc to może być 8 dziewiątych. Jeszcze sobie sprawdźmy wykres, który powstał nam według danych teoretycznych, znaczy według zadania. Ja go tutaj skopiuję sobie, żeby zobaczyć, czy wyszło to samo. Oczywiście w zadaniu, co ciekawostka, w zadaniu niezgodzińscy używają osi skierowanych do góry. Tak, to może tak. Czyli mamy 8 dziewiątych, to nie wiem, czy to widać, 8 dziewiątych, rzeczywiście 2 trzecie, zgadza się, tu jest minus oczywiście, no mogliby to dopisać, ale to też wynika z rysunku, z osi, minus 2 QA, czyli oczywiście ładnie tutaj jest wyskalowany ten wykres, widać, że tutaj no jest to dużo lepiej narysowane niż ja to zrobiłem, tak? Żeby pokazać moje ich wykresy, no nie ma tutaj zdecydowanie porównania, natomiast one przedstawiają to samo i również analizując mój wykres, przepraszam za mocno, możemy sobie wykazać, że to jest największy moment i w tym punkcie będzie występował największy moment i dla tego punktu warunek wytrzymałości na zginanie powinniśmy sobie wyznaczyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Ponieważ powiedziałem, że zrobimy sobie jeszcze z przebiegiem trójkątnym, no to zrobimy sobie jeszcze z przebiegiem trójkątnym takie bardzo proste, bardzo łatwe zadanie. Co jest ważne w tego typu zadaniach? Jeżeli mamy przebieg trójkątny, no to w takim przypadku możemy, zawsze będziemy chcieli, przepraszam, ten sposób, tak jak tu pokazano, ponieważ jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie środek ciężkości czegoś takiego, tak, takiego trójkąta, natomiast nie jesteśmy sobie w stanie wyznaczyć takiego trapezu, znaczy też by się dało, tak, bo taki trapez, tak, jeżeli byście się spotkali kiedyś z takim przypadkiem, że mamy trapez, to należy to po prostu potraktować jako dwie siły rozproszone, dwie gęstości sił, jedna o przebiegu kwadratowym, druga o przebiegu trójkątnym. Natomiast to, co musimy najpierw tutaj zrobić, no to jest oczywiście równanie sił i momentów. Pierwsze równanie sił RA plus RB i minus. I jak to obliczyć? Wzór na pole trójkąta, tak? Jedna podstawa razy druga podstawa, bo w tym przypadku to jest trójkąt prostokątny. Całe szczęście, że jest prostokątny. Jakby był inny, to by była w ogóle mogiła, ale to też by się dało, tylko mówię. No wtedy trzeba bardzo dużo kombinować. Raczej z czymś takim się nie spotkacie. No też raczej kup żwiru, bo to by było w zasadzie masa kupy żwiru. Nikt nie usypuje na, nie wiem, nigdzie, ale kto wie, co wymyślą prowadzący. W razie czego to zadawajcie pytania, nie wiem, piszcie na maila, cokolwiek. Jeżeli no, mamy taki rozkład, no to możemy sobie zapisać, że pole tego trójkąta to jest nic innego niż nasze Q razy druga podstawa, czyli razy L przez jedna druga, gdzie Q to jest ta wartość maksymalna. Zwróćmy sobie uwagę na to, że nasze Q jest wartością zależną od x, czyli to jest też pewna funkcja, tak? Ona maleje od zera do wartości maksymalnej. No i teraz do wartości maksymalnej q, czyli to jest q razy nasze x w tym przypadku mogło być, albo nie wiem, no q razy x, bo to jest funkcja liniowa, więc musi tyle wynosić. I to się równa 0. Jeżeli chodzi o momenty, liczymy momenty względem
obojętne RB, RA, powiedzmy sobie RA, czyli to będzie na pewno RB razy L i teraz minus wypadkowa. Wypadkowa siły Q będzie mniej więcej tutaj, gdzie to będzie 1 trzecia L, a to będzie 2 trzecie L. No to my wiemy z tego powodu, że wiemy po prostu, jak wyznaczyć środek ciężkości trójkąta, że znajduje się on w przecięciu się wszystkich trzech wysokości. Tak? Czyli wiemy to po prostu z danych geometrycznych środka ciężkości takiego trójkącika. Czyli można sobie powiedzieć, że to będzie, ponieważ liczyliśmy względem RA, no to będzie nasze QR1 druga, nasza wypadkowa, tak? To jest to, nasza siła, razy 2 trzecie L i to się równa 0, to jest nasz promień. Z tego możemy sobie obliczyć RB, tak, że to się równa się Q, może tak, 1 druga, to jest 1 trzecia Q L, a skoro tak, to RA równa się 1 druga minus 1 trzecia, to jest 3 minus 2, 1 szósta, tak? Tak, 1 szósta Q L. Mamy policzone to, co należało zrobić na sam początek. Następnie rysujemy wykres sił, wykres momentów. Tutaj mamy jedno, tutaj mamy drugie. No i to, co robimy, no to oczywiście liczymy wartości sił, które nam przypadają w danym przekroju. I jeżeli idziemy od tej strony, powiedzmy tu, no to oczywiście łatwo sobie zapisać, że nasza wartość siły w pierwszym punkcie RA, ona będzie dodatnia. Pamiętamy już konwencję znaków, a jeszcze możemy sobie zapisać w tą stronę dla tego przekroju. RA to mamy najpierw 1 szósta QL i wartość, czyli F od X naszego, to będzie 1 szósta QL minus nasze Q od X, czyli nasze Q razy X razy 1 druga, tak? Oczywiście no, pytanie X, no L powinno się w tym przypadku równać co do wartości 1, tak? Natomiast jeżeli by się równało inną wartość, to Q, to by było jeszcze X przez L trzeba było podzielić, tak? No bo zwróćcie uwagę tak, że Q od X dla L-a równa się Q, tak? Czyli Q to się równa Q od X, może Q od L-a, czyli Q od X to się równa Q razy X przez L. I tylko w takim przypadku jakby. Więc możemy to sobie nawet tak zapisać. No, będzie to chyba najpoprawniejsza forma. Mam nadzieję, że tutaj rozumiecie, dlaczego tak jest. Czyli tu będzie X przez L razy 1 druga. No i razy... No i tyle, tak? No i tyle. Zgadzają nam się jednostki? Sprawdźmy to. Tu będzie LA. Jeszcze musimy to pomnożyć razy oczywiście X, bo to jest wartość wypadkowa QX. O, to jest wartość wypadkowa QX. Przepraszam, to. Natomiast całość to jest QX razy nasza wartość X. Czyli ona dla oczywiście LA będzie się równało F od X musi się równać minus 1 trzecia F od L, to się równa 1 szósta QL minus Q razy 1 razy 1 druga razy L, czyli to się równa 1 szósta minus 1 druga, to jest minus 2
jest 1 trzecia. Ja dobrze policzyłem. 1 szósta. Momencik, bo się zagalopowałem. To będzie 3, czyli minus dobrze 2 szóste QL, czyli to się równa minus 1 trzecia QL. Mam nadzieję, że się zgadza. Mi w głowie zatrybiło, że się zgadza, czyli to będzie do wartości minus 1 trzecia QL. Tak. Gdzie to się będzie zerowało? Znowu trzeba to wyliczyć. Tak, ja sobie zakładam, że gdzieś tu. Już się nie za bardzo mi wyszło, poprawmy to. To jest dodatnie. To jest ujemne. Ujemne. Tak. Dobrze. Gdzie to wyszło? No to teraz dla tego wzoru trzeba powiedzieć sobie, że 0 to się równa 1 szósta QL minus, zwróćmy uwagę, że to jest funkcja kwadratowa. Tak? Funkcja kwadratowa, ponieważ tu mamy trójkąt. W przypadku prostokąta ten wykres, przypominamy sobie, on był funkcją liniową. Rosnącą, malejącą nie ma znaczenia. Jeżeli tu mamy trójkąt, on będzie funkcją kwadratową. Zapomniałem o tym powiedzieć, bo się za bardzo na wzorach skupiłem. Tak, funkcja kwadratowa, czyli to jest Q przez L. Q przez L. Przez L, a nie przez L. Razy 1 druga. Razy x kwadrat. Czyli sobie to obniżmy, bo tutaj moja głowa zaczyna zasłaniać. Czyli sobie to przepiszemy, że 1 q przez 2l x kwadrat równa się 1 szósta q l, tak? Czyli mamy q obustronnie, możemy sobie podzielić, czyli to będzie x kwadrat równa się 1 trzecia l kwadrat, czyli x równa się 1 pierwiastek z 3 l, a to się równa się pierwiastek 3 z 3 L. Dobrze? Dobrze. Pierwiastek z 3 z 3. Ile to jest mniej więcej? Ja tutaj się posłużę potężnym narzędziem, jakim jest kalkulator. Także albo o inaczej Excel. Excel jest dużo potężniejszym narzędziem niż kalkulator. Sobie zróbmy nowy skoroszyt. Wam to pokazuję. I sobie wpiszemy, mam tak ustawione, że nie będziecie tego widzieć, no to sobie zrobimy tylko, że to jest 3 do potęgi 0,5 podzielone przez 3, to jest w przybliżeniu 0,58L, oczywiście w pewnym przybliżeniu. Pewne przybliżenie możemy tu przyjąć. Gdybyśmy nam zależało, to tą wartość byśmy mogli podstawić mniej więcej równo. Natomiast chodzi nam głównie o to, że ta wartość, jeżeli tu jest 0, to jest 0,58L. To będzie nam potrzebne, żeby określić przebieg tej funkcji, jaką będzie moment. No dobra. To teraz tak, to mamy. Nie było to wcale jakieś super proste, ale musimy sobie zrobić teraz wykres momentu. Ja może sobie pousuwam to, co tutaj mam znowu, bo to nam troszkę zabiera miejsca. To na pewno mogę zdelejtować. To też mogę zdelejtować. Ale mogę sobie narysować wykres momentu. Może nieco większy, może nieco ładniejszy nam wyjdzie. Wątpię. Moment, to są siły tnące. X. To będzie oczywiście ekstremum. Zobaczymy, czego ekstremum. No bo teraz tak, skoro to jest funkcja
liniowa. Nie, to jest funkcja liniowa, więc tu musi liniowa. Kwadratowa powinna być, tak? Kwadratowa, ona wyszła tam kwadratowa od x-a. Dobra, więc to zasadniczo powinna być funkcja kwadratowa, czyli my to źle narysowaliśmy. To przepraszam, usuwamy, tak? Bo... Teraz tak, kwadratowa, ale czy my znamy jej wygięcie? W sensie, nie, no ona musi tak przebiegać. Dobra, ona musi tak przebiegać. Okej. Ona będzie przebiegała w ten sposób. Moje faux pas, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam, skoro to jest funkcja kwadratowa, to musi być kwadratowa. Chyba to rozwiązanie do tego zadania też jest w podręczniku. Mi się wydaje, że tam zawsze są w ogóle narysowane te funkcje. To ja to się postaram pod koniec pokazać, oczywiście, żeby to ładnie. Natomiast to nie jest funkcja liniowa. Skoro to jest funkcja kwadratowa, ona co prawda się zeruje tutaj i pierwsza pochodna tej funkcji też by się wyzerowała bodajże. Można by to było zbadać, ale to wyjdzie ekstremum lokalne na 99,9%. X kwadrat. Możemy to sobie jeszcze najwyżej później sprawdzić, czy na pewno dobrze myślę. No ale dobra. Ale dobra. To, co piszemy, to jest wykres momentów. I teraz tak. Pierwsze co? To momenty od x. Pierwsze jest RA. RA działa dodatnie, czyli równa się RA, czyli 1/6 QL razy x. Następnie mamy naszą wartość siły i teraz wartość siły to było minus nasze QX, czyli nasze Q razy X przez L razy 1/2 X i to była wartość tutaj. Natomiast tak, to była wartość siły. To była wartość siły, natomiast my musimy dodać jeszcze promień. A naszym promieniem jest oczywiście 1/3 x razy 1/3 x. Dobrze. Okej. Okay. Mamy też, oczywiście możemy sobie też przywołać wzór na siłę w tym punkcie, bo on nam się ładnie, 1/6 to powinno być, 1/6 Q od L minus Q X przez L razy 1/2 X, czyli pierwsza pochodna tego, by trzeba było sobie sprawdzić pierwszą pochodną, czy też się zeruje, ona się na 90, ona się tam będzie zerowała. No, można by zbadać w ogóle monotoniczność, żeby sprawdzić, czy wygięcie jest w dobrą stronę. Zresztą z ciekawości powiem wam, że sprawdzę, czy oni to robią. Ja pamiętam, że ja chyba kiedyś na zajęciach sprawdzałem monotoniczność tych funkcji, przebiegów. A tutaj akurat tego nie robią. Tutaj akurat tego nie robią. A natomiast rzeczywiście wykres będzie miał maksimum lokalne w tym punkcie. I teraz skąd my to wiemy tak naprawdę? Ponieważ musimy sobie podstawić wartość tego dla dwóch punktów. Po pierwsze musimy sobie podstawić wartość momentu, wartość tego, wyliczyć wartość momentu dla punktu 0 i dla punktu L. I moment w punkcie zerowym, no my widzimy, że on musi się nam zerować, zarówno w zerze, jak i w erze, w L-u. W punkcie zerowym, no to będzie 0 minus 0, bo x są zerowe. Zwróćmy uwagę, że tu jest do trzeciej potęgi, tak? No to się równa nam 0. Natomiast moment w punkcie L, to jest 1/6 QL kwadrat minus
L z L-em się skróci, to jest 1 szósta wychodzi z tego mnożenia Q. L do trzeciej przez L, czyli L kwadrat, więc to się równa też 0. Natomiast mamy kolejny punkt charakterystyczny wynikający z przebiegu sił tnących. I ten punkt charakterystyczny, on musi być punktem, gdzie będziemy mieli pewne ekstremum. Można by się kłócić, że to będzie punkt przegięcia. I okej, gdybyśmy mieli bardziej skomplikowany przykład, gdzie byśmy nie wiedzieli, gdyby tu na przykład była jakaś wartość i tu była jakaś wartość, to moglibyśmy się kłócić, że to będzie punkt przegięcia. Wtedy by trzeba było zobaczyć tutaj, tak, i pierwsza pochodna siły jest funkcją liniową, rosnącą, tak? Pierwsza, bo to wyjdzie nam Q, tak? Pochodna z siły F od X, D po DX, no to się równa Q od X, nie? To wyjdzie nam nasze Q od X, więc to jest funkcja rosnąca, tak? Więc, a druga pochodna nam mówi o miejscu zmiany wygięcia, tak? Czy to jest funkcja wklęsła, czy wypukła, tak? A pierwsza pochodna, już ja to złapałem. To jest funkcja bazowa, to jest pierwsza pochodna. Jeżeli pierwsza pochodna się zeruje, zawsze jest ekstremum lokalne, tak? Jeżeli druga pochodna się zeruje, to mamy te punkty przegięcia. Dobra, wszystko jasne. Czyli jeżeli tu mamy 0, to tutaj zawsze będzie maksimum, bo to jest pierwsza pochodna funkcji momentów. Przepraszam, jeżeli komuś zamotałem, proszę o wybaczenie. Więc musimy sobie policzyć nasze m od... Tam było L pierwiastków z 3, L przez pierwiastek z 3, czy tam pierwiastek z 3 przez 3 razy L, ale my sobie tu podstawimy po prostu tą wartość, którą wyliczyłem sobie tam w Excelu, 8L. I tu będzie trudno, bo trudno to będzie podstawić. Ja może się tutaj posłużę znowu. To będzie 1 szósta QL kwadrat razy 0,58 minus 1 szósta razy QL kwadrat razy 0,58 do trzeciej. I ja się tu posłużę, jeżeli Państwo pozwolicie, Excelem i zrobię sobie to, że to się równa 1 przez 6 pomnożone razy 0,58 minus 1 przez 6 pomnożone razy 0,58 do potęgi trzeciej. I to mi wyszło, że to jest na plusie, że to jest 0,64 w przybliżeniu pewnym QL kwadrat, czyli to jest na plusie, czyli to wyjdzie w ten sposób. To by się nawet zgadzało, że jest na plusie, bo jeżeli pierwsza pochodna jest ujemna, to funkcja jest malejąca, jeżeli jest dodatnia, to jest rosnąca, więc musi wyjść nam na plusie. I to jest 0,64 QL do kwadratu. Co należało pokazać? Mam nadzieję, że ten przypadek znowu Państwu trochę coś rozjaśnił. Przepraszam za to zamieszanie z pochodnymi. Już dosyć dawno też nie siadałem do wytrzymałości materiałów. Mam nadzieję, że udało Wam się to chociaż troszeczkę zrozumieć. Jeżeli są jakieś pytania, jeżeli chcielibyście więcej przykładów, piszcie. Nie ma problemu, możemy sobie omówić więcej przykładów. Jest to tylko kwestia też zakomunikowania, że coś było niejasne, coś było niewystarczające. Można dograć tutaj z zginania drugi materiał, nie ma żadnego problemu. Z innymi możecie też wysyłać własne zadania, jeżeli chcecie, żeby zostały one omówione. Nie ma najmniejszego problemu. Tymczasem ja się kłaniam, żegnam i życzę powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nauki na najbliższe kolokwium.